wszyscy i już. Nowochódzka kronika filmowa powstała w październiku 2004 roku. Premiera pierwszego odcinka odbyła się 22 października w kinie studyjnym Sphinx. Nie wiedzieliśmy, czy zrobimy 10 odcinków, czy 20. No, pesymiści wróżyli nam najwyżej półroczną karierę. Ale tak już mijają 3 lata i robimy w tej chwili setny odcinek. Na początku kronikę realizowała jedna ekipa filmowa. Na jej czele stał Jerzy Ridan, reżyser, dokumentalista. Okazało się, że jest tak ogromna ilość tematów, które chcemy pokazać, które warto pokazać, że trzeba było stworzyć kolejne ekipy filmowe. Najpierw dołączyli do nas Marcin Kaproń i Ania Pankiewicz, młodzi filmowcy, którzy od kilku lat robią swoje własne filmy krótkometrażowe i animowane. Następną ekipę stworzyli realizator filmowy Robert Musiałek i dziennikarz Artur Bober, na co dzień związani z telewizją krakowską. I wreszcie czwartą ekipę stworzył Marek Nawracaj, który niegdyś tworzył pierwsze kroniki jako uczestnik warsztatów filmowych Jerzego Ridana, a dzisiaj jest już studentem Łódzkiej Szkoły Filmowej. Ludzie mówią, że jesteś najweselszą dziewczyną w Nowej Hucie. Zawsze jesteś uśmiechnięta i dla wszystkich życzliwa. Co ty na to? Nie będę wyprowadzać ich z błędu. Ja trafiłam na ciebie za sprawą tego plakatu. Przyznam szczerze, że to najbardziej oryginalny plakat, jaki w życiu widziałam. Skąd wziął się pomysł na ten plakat? Chciałam pokazać, że Nowa Huta może być czymś, co jest modne. Nowa Huta jest taką piękną dziewczyną w pięknej spódnicy z deseniem kombinatu. Tak do tego podeszłam. Jesteś autorką wielu rysunków, komiksów. Możemy coś zobaczyć? Skąd pomysł na takie rysunki? Inspiracje czerpię z historii zasłyszanych w tramwajach. Moi znajomi podsuwają mi również niektóre teksty. Poza tym inspiracja idzie ze wszystkiego, co mnie otacza. Mieszkasz od urodzenia, a w tym pokoiku na górali od kilkunastu lat. Powiedz, jak czujesz się w Hucie? Kiedyś nie doceniałam tego, nie zwracałam uwagi na to, że mieszkam akurat tutaj, ale ten patriotyzm lokalny we mnie rośnie i zdaje mi się, jakby mieszkało mi się tu coraz lepiej. Kilka razy występowałaś w Nowochódzkiej Kronice Filmowej. Teraz przygotowujemy setny odcinek. Wiem, że przygotowałaś specjalny plakat na tą okazję. Powiedz mi, czy możemy pokazać twoje pierwsze próby przed kamerą? A jest to śmieszne? Jest zabawne. Komiks komiks historyczny nie jest łatwym przedsięwzięciem. Ja muszę od razu się zastanowić, co dalej powiem. Chwilę? Stop? Jak to było? Dobra, już wiem. Praca nad komiksem była bardzo ciekawa. Po pierwsze dlatego, że poznałam głębiej historię wydarzeń, które działy się tuż koło mojego domu, a poza tym po prostu nauczyłam się robić komiks. No. Dobra, już koniec. Aha. No. Jeszcze raz. Proszę panią, widzę, że pani ma tutaj wypitą kawę. Owszem, ja wróżę z wozu kawy i chętnie pani powróżę. Zobaczymy, co pani tu w tej kawie będzie mieć. Tak
nie za bardzo pani to dobrze wypiła, bo to powinno być wypite inaczej, no ale trudno, pierwszy raz się trzeba wszystkiego nauczyć. Poczekamy sekundę i zobaczymy, co panią oczekuje. Duże fałsze przechodziły o to miejsce, gdzie pani mieszka. Były chwile podstępne, ale wyszli z wszystkiego na całe. I tak jak pająk, który pracuje i szuka szczęścia i go znajduje. I tak Nowa Huta zdobędzie to szczęście. Na święta wielkanocne osiągną duże się zmiany. I dużo zagranicznych ludzi będzie przyjeżdżać, a kontakty te ułatwią życie, pracę, no i dochód finansowy, co jest najważniejsze. Jeszcze będą i przybywać tutaj duże, nowe budowle, które przynoszą miejsce dla zakładów pracy. A nowe miejsca i nowe zakłady pracy, które powstaną, będą szczęściem. I na przyszły rok, koło Wielkanocy, będą bardzo dobrze zmiany. I to szczęście pani zadowoli. Dziękuję.